Dzień dobry, szanowni państwo. Kłania się Michał Urbaniak. Są ze mną poseł Grzegorz Braun oraz redaktor Karol Plewa z Realu 24. Witam na konferencji prasowej, która dotyczy ponownie cenzury mediów, cenzury profili w mediach społecznościowych. Szanowni państwo, Facebook zablokował dokładnie przed 31 urodzinami profil stacji Radio Maryja. Profil stacji, która istnieje przecież tyle lat już na rynku, która ma swoją uznaną markę, ale odblokowano ten profil po interwencji prowadzących przed tymi 31 urodzinami, czyli przed 3 grudnia. I chociaż no, tego zakazu już nie ma, to jest to dalej absolutny skandal, że taka sytuacja miała miejsce, gdzie profil facebookowy tego radia na medium, które jest de facto no, jednym z oligopolistów dzisiaj na tym rynku mediów społecznościowych, blokuje dostęp innej działającej stacji w zupełnie innej de facto przecież branży, w innym obszarze. Ale to nie jest koniec absurdów, to nie jest koniec skandali z mediami społecznościowymi, z wielkimi gigantami, którzy blokują dostęp Polaków, którzy blokują dostęp do mediów, także do odbiorców. No, przykładem właśnie są na przykład profile Konfederacji, 600 tysięczny profil, największy profil polityczny, który spadł z Facebooka, został zamknięty. Tak samo jak profil właśnie w Realu 24, którego redaktor jest dzisiaj tutaj z nami na platformie YouTube, która należy, jak wiemy, do Google'a. To są rzeczy, które nie powinny się dziać, ponieważ wiemy, że media społecznościowe dzisiaj mają bardzo ważną funkcję społeczną. Nasze życie przeniosło się w dużej części do internetu, do tego świata wirtualnego. Te firmy dzisiaj de facto no, mają taką rolę też nieco służebną wobec gospodarki, tak jak na przykład dziesiątki lat temu miały telekomunikacje firmy, które dostarczały możliwość korzystania na przykład z telefonów. One też mają pewną rolę właśnie komunikacyjną, służebną już wobec społeczeństwa, na którym, przypominam, zarabiają ogromne pieniądze na Polakach. Takie media jak Facebook czy jak YouTube właśnie bardzo dużo zarabiają na użytkownikach. Właśnie, więc tu jest pewna symbioza i to jest ważne, że polskie prawo zakazuje też cenzury prewencyjnej, a z tym mamy miejsce, kiedy blokuje się takie profile jak właśnie profil stacji telewizji internetowej, jak profil legalnie działającej, przecież parlamentarnej partii politycznej. My ze swojej strony też będziemy podejmować bardzo konkretne działania. Już dzisiaj też zapraszam państwa, zapraszam media do tego, żeby pojawić się na zespole do spraw debaty publicznej. W bardzo niedługim czasie pojawi się konkretna informacja o tym, gdzie i kiedy w tym gmachu, w parlamencie odbędzie się posiedzenie właśnie dotyczące cenzury prewencyjnej w internecie. A także będę postulował jako członek Komisji Kultury i Środków Przekazu do tego, żeby rząd przedstawił komisji, jakie działania podejmuje właśnie w kwestii ochrony obywateli, ochrony Polaków przed cenzurą prewencyjną, przed tym, by zamykano Polakom usta. Ponieważ trzeba sobie powiedzieć to wprost, wielkie korporacje mają dzisiaj środki i możliwości do tego, żeby zamykać usta różnym grupom społecznym, różnym środowiskom, które chcą też przedstawiać swoją wizję świata. I na to nie ma i nie będzie zgody Konfederacji, ponieważ wolność słowa jest dużą wartością, na której nam zależy. Państwo polskie ma także wpisane przecież to do Konstytucji. Mamy taką ochronę przecież wolności słowa w ustawach, ale jak widzimy, ta wolność przez niektórych musi być przestrzegana, a przez niektórych nie musi. I to jest patologia, z którą należy walczyć na wszystkich frontach i także ponadpolitycznie. Dziękuję. Redaktor Karol Pleba.
Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję Konfederacji za zorganizowanie konferencji prasowej na niezwykle ważny temat i zaproszenie tutaj przedstawiciela telewizji w Realu 24. Swego czasu Solidarna Polska obiecywała wiele w kwestii cenzury w internecie, cenzury w sieci, walce z łamaniem wolności słowa. Dzisiaj tych obietnic już nie słyszymy. Solidarna Polska jest tak zajęta wewnętrznymi wojnami, wojną Ziobro-Morawiecki, że problemy Polaków już ich nie interesują, w tym cenzura, która jest dzisiaj ogromnym problemem i która szaleje, eskaluje. Niestety obserwujemy eskalację tej cenzury. Świetnie, że jest tutaj mnóstwo kamer. Pozdrawiamy panów operatorów. Mam nadzieję, że to zostanie później wyemitowane w mediach, bo może to jest na pewno bardzo merytoryczne, może nie tak ciekawe jak te jałowe spory między dwiema największymi partiami w Polsce. Tu panowie operatorzy sobie na przykład po naszej lewej odpoczywają. ESSA, młodzieżowe słowo roku, pewien lajcik, a to nie jest lajcik, proszę Państwa, to co się dzieje. Dlatego, że szkoda, że my tutaj nie stajemy murem dzisiaj wszyscy. Nie mówimy jednym słowem w sprawie łamania wolności słowa, bo dzisiaj, wczoraj telewizja w Realu 24, dzisiaj Radio Maryja, na szczęście to konto przywrócono na Facebooku. Jutro być może ktoś z Was, to jest tak trochę jak z tym tematem, którym dzisiaj żyją Polacy, to znaczy tymi masowymi powołaniami do wojska. Jeszcze wczoraj mieliśmy wielu internetowych herosów, którzy rywali się do wojny. Dzisiaj te same osoby mają pretensje, że mamy taką sytuację, czyli 200 tysięcy powołań do wojska. Jutro też ktoś może się oburzyć, bo nie wydawało mu się, że straci konto na Facebooku, straci możliwość nadawania na YouTubie, a to wszystko może się wydarzyć. To wszystko jest niestety, proszę Państwa, realne. Ja pozwolę sobie teraz Państwu zacytować coś, co Jan Śpiewak opublikował na swoim Twitterze, żeby było ciekawiej lewicowy publicysta. A on opublikował, kto jest sponsorem najważniejszej nagrody dziennikarskiej i okazuje się, że tymi sponsorami najważniejszej nagrody jest na przykład Fundacja Pana Kulczyka, największa grupa medyczna prywatna w Polsce, LuxMed, grupa Żywiec i tu możemy jeszcze wymieniać. Ja się zastanawiam, proszę Państwa, gdybyśmy chcieli stanąć w prawdzie, czy to tylko jest tak z tą najważniejszą nagrodą dziennikarską, czy w ogóle media wiodące w Polsce dzisiaj tak działają. Więc kto płaci, ten wymaga. A telewizja w Realu 24, może nie wszyscy wiedzą, to ja przypomnę, telewizja w Realu 24 jest finansowana wyłącznie przez swoich widzów. To dlaczego taka telewizja ma nie nadawać? Dlaczego wydajemy wyrok na taką telewizję? Zastanówmy się, czy na pewno powinno tak być. Pan poseł Braun, poseł Grzegorz Braun jest z nami. Myślę, że zechce coś dodać. No, system nam pada, tak? Mikrofon się wywraca. Szczęść Boże redaktorom, odbiorcom, producentom niezależnych mediów w Polsce. Szczęść Boże także redaktorom redakcji Radia Maryja w Toruniu, które Państwo to, mam nadzieję, świetnie rozumiecie i zdążyliście zauważyć przez te 3-4 już lata. Redakcja Radia Maryja dla nas, dla Konfederacji, ani brat, ani swat. W Toruniu także i Konfederację obowiązuje zapis, obowiązuje wyrok śmierci cywilnej. Na nas wydany kapturowo i kontrasygnowany przez redakcję mediów mainstreamowych, gadzinowych, stołecznych, warszawskich, do których szeregu niestety doszlusowało i Radio Maryja, i telewizja Trwam przed laty. Ale właśnie dzisiaj, po tym jak te redakcje dotknęła cenzura ze strony Wielkiego Brata, ze strony korporacji ponadpaństwowych, ponadnarodowych, my Konfederaci w obronie zasad, szanowni Państwo, nie poznajomości, nie dlatego, że to naszych biją, my protestujemy i my wzywamy władze najwyższe Rzeczpospolitej Polskiej, by wreszcie zadbały o bezpieczeństwo Polaków w wymiarze informacyjnym, w wymiarze kulturowym, cywilizacyjnym,
a przypomnijmy, standard naszej cywilizacji wyklucza ingerencje policyjne, cenzorskie, prewencyjne w tej sferze, w której mówimy o sprawach publicznych wspólnie, chciałbym wierzyć, dla dobra Rzeczypospolitej. A zatem upominamy się nie tylko we własnym egoistycznym interesie, aby Rzeczpospolita Polska egzekwowała wolność słowa, wypowiedzi, wolność debaty publicznej na własnym terytorium. Nie tylko gdy idzie o Konfederację, nasze profile, nasze media, ale także gdy idzie o redakcje, które wcale nam nie kibicują i wcale nie stanowią naszego, broń Boże, zaplecza informacyjnego. Zaś to powiedziawszy do władz, które przecież sporo mają w tej sprawie, mogłyby mieć do powiedzenia, przypomnijmy o osobistych, no zdaje się, że po prostu i rodzinnych koneksjach premiera Morawieckiego z pewnymi ośrodkami, które współtworzą to ponadnarodowe konsorcjum medialne. Teraz zwrócę się do Torunia. Teraz zwrócę się do redaktorów i słuchaczy Radia Maryja. Kochani, drodzy, czcigodni, to wy byliście niegdyś u początku waszej działalności prawdziwym i wówczas jedynym antysystemem na scenie post-PRL-owskiej. Byliście jedynym centrum, źródłem alternatywnej informacji w nawale dezinformacji na scenie politycznej i publicystycznej post-PRL-owskiej. Tak, to z Torunia, to głos Radia Maryja był głosem wolnym, wolność ubezpieczającym w Rzeczpospolitej Polskiej. Jestem przekonany, że to nie jest czczy komplement i przeszacowanie waszej, czcigodni drodzy, roli w historii Polski najnowszej. To Toruń umożliwił przejście Polaków przez to morze już nie czerwone, ale morze różowe, w którym zarządzał dyskursem publicznym nadredaktor Gazety Wyborczej i satelickich wobec czerskiej mediów. Radio Maryja, jemu tak wiele wszyscy zawdzięczamy. Tym bardziej smutne było dla nas doszlusowanie przez konsorcjum toruńskie do tego zjednoczonego frontu przemilczenia, przekłamania. Niewątpliwie względy finansowe odegrały tutaj rolę. Kto płaci, ten wymaga. No ale fakt jest taki, żeście przeszli na stronę systemu, wy, pierwotny antysystem, czy to w stronie, czy to w epoce walki z mniemaną pandemią, poza jakimiś drobnymi wyjątkami. Stamtąd przecież nadawaliście jednym głosem z warszawskimi ośrodkami dezinformacji. Czy to w sprawie wojny, co do której ciągle jeszcze liczymy, że pozostanie ona poza naszymi granicami, doszlusowaliście do systemu. I tym bardziej zatem czas najwyższy, byście zauważyli, że to nie wyjednało wam amnestii. System wam nie przebaczy tego, żeście jednak katolikami, owszem zmodernizowanymi, ale katolikami, system wam tego nigdy nie przebaczy. W związku z tym, szanowni państwo, szanowni czcigodni toruńscy redaktorzy i słuchacze ogólnoświatowi, bo przecież nie tylko w Polsce słuchało Radia Maryja, czas najwyższy, byście wrócili do waszych antysystemowych korzeni i byście wspólnie z nami stawiali czoła temu zagrożeniu, które przychodzi właśnie z centralnych ośrodków cenzury, dezinformacji, manipulacji przekazem, takich jak Facebook, który być może tylko na próbę wyłączył was na tych kilkadziesiąt godzin, może po to, żeby przetestować, jaki będzie głos sprzeciwu, czy ktoś w ogóle jeszcze ujmie się za Radiem Maryja, ale myślę, że to była próba, że to był test, że to był poligon i
wyroki wydane niegdyś na Radio Maryja nie zostały nigdy uchylone. Pamiętacie Państwo, co na Wasz temat mówiono, jak ośrodki międzynarodowej propagandy i agitacji postępackie, żydowskie, jak się odgrażały, że przecież właśnie, żeby Polska w ogóle była rozmówcą, no to głos z Torunia musi zamilknąć. Prędzej czy później ten wyrok zostanie wykonany, jeśli będziecie dalej postępować tą drogą wspierania systemu, tą drogą, którą podążacie już od paru lat. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Życzymy Wam tego, żebyście dalej kontynuowali Wasze dzieło, żebyście wrócili do tradycji i korzeni Waszych antysystemowych. Życzymy i Wam również opamiętania. Szczęść Boże w ciężkiej pracy dla Ojczyzny. Wszystkiego dobrego. Czy są pytania? Nie widzimy, nie słyszymy. Ciąg dalszy nastąpi.